No hejo, hejo, dzień dobry. Zjawa? Witam was. O Boże, Bartoszu! Bartosz, jaki tutaj wylewny. Ale ty, jaki masz głos? Bartek, czemu jesteś spięty? O Boże, ten głos! Dobra, potem będę musiała to zmienić. Ja pierdolę. Dobra. Ej, bo tutaj już się wszyscy, widzę, rozbiegli po pokojach. Aha. Dobra, okej, okay. Ja jak zwykle już siedzę i... i no life. Dobra, co tam się na górze dzieje? Marcin, gdzie ty jesteś? Marcin przed telewizorem, aha, już tu ogląda sobie już, kurde, gotowanie. No pięknie, no. Ci se tu rozmawiają. Dobra, trzeba tutaj coś zarządzić. Jakąś im... A nie, najpierw to trzeba przypisać im łóżka. Więc tak, tutaj będzie... Ej, a dlaczego nie można przypisać łóżka? A można było chyba, że... Albo to... Pokój? Nie wiem już. I dlaczego tych drzwi tutaj nie... Poczekaj, tutaj da się wejść? Weź tu Marta i no wyjdź. A da się. No, to co? Gramy wszyscy? Tak jak zawsze. Dobra, chodź Marta, pograj sobie trochę. Graj w grę. A, graj w Simsy sobie. Kurde, nie ma Fortnite'a. A w co ja gram? Kurde, w jakiś Hugo Copter jakiś. Nie wiem, co to jest. No, Marta se Simsy napierdziela. Dobra, co się dzieje u Bartosza? Aha, Bartek się wprosił do... Bartek! Ej! Gdzie jest komputer Bartka? Ej, wywaliło komputer Bartka! Ej, lol, dobra, i to ja chwilowe cięcie robię i muszę to naprawić. Dobra, już jest ogarnięte, ale halo, halo, kochani, zobaczcie, ile wy macie pieniędzy. Dobra, Marcin, idziesz do pracy w tej rodzinie. Poczekaj. Tutaj już sobie trzeba znaleźć jakąś karierę, biznes, znajdź pracę. No, elegancko tego. Przestań oglądać, szukaj roboty, hopie. Tu nie ma czasu, tu trzeba robotę znaleźć. Możesz być twoim barmanem, możesz być tym kucharzem. Czekaj, co tu jest, astronauta? No kuchmistrz, no pewnie, że jako kuchmistrz leć tutaj. Chociaż nie, a może bardziej... barista, nie? Opiekunka, no nie. Twórca stylów, tajny agent. No tak, wyobrażam sobie już Marcina w roli tajnego agenta. Dobra, bierz tutaj to. Będziesz chodził do roboty. Marta, co? No nie. Zaraz, Marta! Dlaczego jesteś spięta? Rozluźnij się trochę. Dobra, ja też muszę sobie jakąś robotę znaleźć. Dobra, weź już skończ. Przestań. Całe życie tylko przed tymi komputerami spędzisz. O, Marcin przyszedł do Marty. Aha, tak se wszedł, usiadł na łóżku, okej. A ja będę... malarka, sportowiec, barista, wolny strzelec, pracownik fast foodu, pracownica sklepu. No, mogę być malarką ewentualnie, no. Chociaż... guru techniki. Albo będę bizneswoman. Dobrze, ja będę tutaj bizneswoman. No, dwie osoby będą pracować. Marcin, weź to przycisz. Nie, Marta teraz powinna puścić jakieś country albo jakieś inne. Dobra, co się dzieje u Bartosza? Bartoszu? Aha, ty dalej tam siedzisz i grasz, ale dobra, chodź tutaj, już nie graj. Tylko wiesz co, ty Bartoszu możesz sobie poczytaj coś, bo niedługo maturę masz i tak wiesz, może coś sobie tam poczytaj, nie? Czekaj, co tu jest? Aha, to trzeba... No dobra, masz, czytaj coś. A my sobie zrobimy jakieś interakcje teraz trochę. Gdzie jest Marcin? Tu jest Marcin. Dobra, Marcinie, chodź tu do mnie. I my sobie porozmawiamy. Proszę o zainteresowaniach. O, opisz nowy pomysł. To takie też podobne do Marcina. O, Bartosz tu przyszedł. Dzień dobry, Bartoszu.
No, idź Marcinie, opisz mi, jaki masz pomysł. No, dawaj. Aha, Marcin. Bengapa, Seguna. Unga bunga. No, a Bartosz sobie siedzi tutaj w zaciszu. Ej, bo Marta jest spięta. Dlaczego jest... Aha, to nie moje tempo. Aha, to też nie Marty. Dobra, Marcin, weź to. Weź to ścisz. Weź to wyłącz. O. No, w końcu. Dobra, musimy tutaj nasze więzi wzmocnić, bo są trochę słabe. Pożegnaj. Wypierdę. A dobra. Zainteresowania. Porozmawiamy. Porozmawiamy o zainteresowaniach. Czy Marta śpi? A nie, gra. Marta, przestań grać, tylko idź się trochę uspołeczni. Dlaczego jestem spięta? Weź się rozepnij. O. O kurde, usiadła na mnie. Gdzie z tą dupą, kurde? Przyjazne. Plotka. O, plotkuj o rodzinnych dramatach. Dawaj, obgadajmy Bartosza. Bartosz jest skupiony chyba teraz, tak? Tak, jest skupiony. Co ty o dzieciach w życiu? Żadnych dziecioków. O, Marcin jak zwykle tutaj sobie przed telewizorkiem. Ej, ale w ogóle ten, jak tam tu wasze jedzonko? O kurde, Marcinie, tobie chce się siku. Proszę skorzystać tutaj szybciutko. Dobra, Marta, gdzie ty idziesz? Już żeś się nagadała ze mną? Aha, Marta idzie na telewizor. Nie, nie idziesz na telewizor, chodź tu rozmawiać. No ja też idę. No nie, idź. Ach. Dobra, Marcin już skończył. Jest zainspirowany sikaniem, rozumiem. Dobra. No czego ryżysz, kurde, no, się śmieje jak debil. Rozmawiał o zainteresowaniach. Zostaw ten komputer! Boże, człowieku. Zupełnie jak w prawdziwym życiu. Samba. Samba, no, gadaj. A, bo to ja, dobra. Ej, głos masz podobny nawet. Plotka, plotkuj o rodzinnych dramatach. Coś tam się pośmiejcie, powygłupiajcie się. Zabawne. Humor rynsztokowy. Bartek, nie gadaj do siebie tam. Dobra, zabawne, wygłupy. Dać ten... O Boże, Marta! Coś ty zrobiła! Co to za dziwny... Marta! O nie! No dobra, to jest zupełnie jak w prawdziwym życiu. Ale Bartek, bo ty musisz, wiesz? Ty bardzo musisz, więc tutaj skorzystaj sobie. Co tam się dzieje na górze? Marcin gada do słupa. Co ty robisz? Co ty robisz? Aha. Aha, rozmawiasz z przyjaciółmi. Okej, niewidzialnymi. Usiądź tu, chodź z nią, pogadaj trochę. Przyjazne, plotka. Poplotkujemy troszeczkę. Historię, opowiedz śmieszną historię. Dobrze, Marcin jest dobry w opowiadaniu. No widzisz, podsiadłam cię. No i trójka w komplecie. No jak zwykle Bartosza brakuje, ale to norma. Dobra, gadajcie sobie tu. Kto tu idzie? Co to jest? Kapitan Jack Sparrow? Co tu robi Jack Sparrow? Boż. Dziwne. Ej, gdzie ja znowu poszłam? Aha, poszłam siku. Ej, jesteśmy głodni! Marcin, halo? Halo, jesteśmy głodni?
Bartek, dlaczego się śmiejesz do siebie? Dobra, co nam ugotujesz, Marcinie? Proszę bardzo, nam tutaj coś. Podaj obiad. Makaron z serem, sałatka, tost. Ja myślę, że sałatkę, bo jest najtańsze. Tak, Marcinie, już tutaj skończ i proszę nam tutaj gotować. Marta, zdobyte umiejętności komediowe. Super, Marta Trzewik. Sram z tych nazwisk, kurde. No gotuj. No, co jest? Aha, podaj kolację. A zrób pierogi, dobra, niech będzie na bogatości. A, już wiem czemu. Dobra. Ej, już wiem czemu. Bo ja zrobiłam taki myk, że schowałam sobie lodówkę po prostu w. Ej, co jest? Co jest? Lagi. Lagi. O matko, dobra. Ja schowałam sobie lodówkę w szafkę. No ale już teraz będzie git. Dobra, weź to sprzedaj, weź to odłóż. Boże, jakie są lagi? Dlaczemu? Halo? Halo? O, dobra, już. No już teraz powinieneś móc gotować. No i proszę, Marcinie, tutaj podaj kolację, pierogi. Proszę bardzo, nam tutaj gotować. I gdzie ty to idziesz? Ej, co jest z tobą nie tak? Marcin! Marcin! Co ty robisz? Dlaczego? Przecież na dole masz! Co ty. Ja pier. No i stoi się patrzy na to. Czekaj, zaraz Marta przyjdzie siku zrobić to. O, bo akurat jej się chce. Chodź, Martusia, skorzystaj. Nie, tam Marcinem się nie przejmuj. On tu tylko pierogi robi. To wiesz, to nim się totalnie tam nie przejmuj. Boże, wszyscy głodni. Marcin, szybciej. Bo umrzemy z głodu. A ja może ten kwiat mu tu. A, albo to, może to mu tu przeszkadza. Dobra, to potem to ogarniemy. O, proszę. No, jak elegancko. Można? Można. Proszę, zawołaj na posiłek. Wszyscy z biurka. Zapraszamy. O, Bartuś, idzie, dostaw tę książkę. Jak tam twój? No, Bartuś, jedz! Bo musisz deficyt kaloryczny uzupełnić. Już nie czytaj, zostaw to. Zapraszam wszystkich do stołu. No. No, gdzie tę książkę na stole? No. Siadamy, wcinamy. Marcinku, może dokładkę? Bartek! No, chodź tu do wszystkich. No, postawił tę książkę na stole i teraz nie może przez tą książkę usiąść. No rzeczywiście geniusz z ciebie po prostu, Bartoszu. Niam, niam, niam. Dobre. Dobra, na jedzeni. Dobrze, pięknie, ładnie. Ogarnięci. Jest godzina 19. No to, kochani, ja bym proponowała, skoro my tutaj, to jest nasz pierwszy tutaj dzień, to proponowałabym ćwicz przygotowywanie drinków, przygotuj. Tutaj bym przygotowała drineczki. Ale tutaj tak, zajmij się barem, proszę. Zajmuj się barem. Marcin nam wszystkim tutaj. Obejrzyj natchnione dzieło. A dobrze. Marcin nam tutaj wszystkim zrobi drineczki. Bartek, co ty robisz? A, zbierasz, sprzątasz. Dobrze, dziękuję, Bartosz. To ty tam sprzątaj, a ja idę na drinka. Marta, chodź na drina, idziemy. Marta, zostaw ten komputer w końcu, no Boże. No dawaj, idziemy. Habere, Sybel Habere, nun No, proba. zaczynamy imprezę. Pomeray, Czekaj, czekaj, lenargetmi. czekaj. Bardzo ważna rzecz. Bo wy trochę za głośno gadacie i mnie to dekoncentruje. Zastosuj zmiany. Dobrze, pyk. Ibi, shway O, bow. od razu lepiej.
Dobra, rób drina. Działania, zamów drina, jest. Boże, tu było, weź to kliknij, zamów drinka. A niech będzie to. Bartoszu, ty nie lubisz ogólnie alkoholu, ale wypijesz jednego, zmuszę cię. Chyba, że chcesz wodę. Proszę, jakąś, nie wiem, Mary ci wziąłem. A ja chcę... A co ja chcę? Jakiego ja drinka chcę? Wkrętak. Long way to home. Sok za mora, niech będzie. O proszę, Marcin zdobywa punkt miksologii. No dawaj, kręć tym. Proszę cię, Marcin, nie rób takich ruchów, bo się czuję niezręcznie. No musimy opić nasz pierwszy dzień, kochani. Marcin jest flirciarski. Nie wiem. Ja też jest... Nie! Dlaczego? I dlaczego ma nazwisko Zuch? Ej, to jest... Czuję się z tym trochę niezręcznie, wiedząc, że to są moi przyjaciele, nie? I to jest takie cringe'owe i to mnie mrozi trochę. I ja nie chcę być flirciarska, Marcin, przestań! No przestań! Rób tego drinka tam i streszczaj się! Co wylał? O, no pięknie. No i gdzie mój drineczek? A, tu jest. A czyli to jest? To jest Marty, czy wykonanie? Słodka pikanteria. O, a ja mam soka mora. A ty masz, co ty masz? Nie wiem, nie widzę, bo charyzma mnie zasłoniła. Dlaczego serduszka? Przepraszam, ja nie chcę tu żadnych serduszek między nami. Wypadł mi z tymi serduszkami. Dobra, Marcin, dawaj jeszcze drina, kręć. I ja to chyba pójdę w Kimę, bo widzę, że już miała Marta też. Ale Marta to całą noc wytrzyma. Dobra, ja chcę jeszcze jednego drina pierdyknę i... Dobra, zamów drinka. Jakiego? Bezalkoholowa. Nie, sok z lodem. A dawaj tego. No i widzę, że tutaj przyjemnie, fajnie, impreza się rozkręca. Co się stało, Bartoszu? Co ci się nie podpasowało? Powiedz mi. Porozmawiajmy o tym, Bartoszu. Boże, ja nie mogę z twojego głosu, Bartek! Nie! Lebe, zmienię cię pod... Marcinie, przestań wykonywać takie pozy, bo się ciebie boję, po prostu. A ty, Bartoszu, jak tam życie? No. Ja pierdzie. Marcin, co ty robisz? Ja pierdzie. To jest cringe'owe. Nie. Ja się z tym czuję bardzo źle. Bardzo źle. Dobra, rób mi tego drina. Posprzątaj po sobie. Wypij tam tego. Ej, dlaczego ona wzięła kubek, a nagle się zrobił z tego talerz? Fuck logic. Dobra. Kto to jest? I dlaczego tak? I dlaczego śpisz u Bartka? Nie, 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 nie. Halo. Halo, czekaj. Tutaj, proszę. Proszę, śpi. Proszę bardzo, i spać. A nie, czekaj. Prawa strona należy do... Do mnie. O, no i dobrze. Lewa strona należy do... Do mnie. No i fajnie. O! Boże, co ja mam na sobie? Ja im nie zmieniłam. Ej, Marcin jest zły. Dlaczego, Marcinie, jesteś zły? Co się dzieje? Co się stało? Powiedz mi. Aha, dobrze. Dobra, ja śpię. Bartek sobie przywłaszczył pokój Marcina. No nic, życie, idź tam, śpi. No już cicho, nie bądź nieswój, no. Przecież ty swój chłop jesteś, a nie. Dobra, prawa strona należy do Bartek. I lewa należy do
Bartek. Marcin, zostaw już to. Idź się w... No, tu idź się. Skorzystaj. I potem, no, paciorek i spać. I proszę nawet stópką nie ruszyć, kurde. Co ty robisz, Marcin, no? Idź tam po prostu, no. No, do rana macie mi nawet stópką nie ruszyć. Co to za muzyka? Marcin ma jakiś odpał. No i śpi. No, elegancko. Bardzo ładnie. A zaraz, a ja mam do pracy na którąś, nie wiem na którą. A Marta sobie zostanie w domku, będzie nam... Marcin jest głupkiem, takich simów łatwo rozbawić. Marcin jest głupkiem, ale chamsko. Marta! Przestań! Puszczać smrody. I co ty masz na łbie? Co? Boże, Marta wstała tak wcześnie. Nie, to się nie dzieje. Marta, musisz jeszcze spać. Proszę. Proszę, poszłaś, siusiu. Teraz jeszcze musisz iść spać. To jest nienormalne. Niemoralne i nienormalne. Ja dalej śpię. Bartoszu, jesteś nie swój. Boże, Bartoszu. Teraz jesteś flirciarski. Kto tam muzykę włączył? Idź, skorzystaj. I wyłącz to przy okazji. Weź to wyłącz. No, Bartek, idź po prostu, no. Boże, jak on idzie. Jesus Maria, Bartoszu. Aha, no dobra, chyba, że to dwójeczka. To okej, okay, to szanuję. Dobra, mi się siku chce. Idź, sikaj. I spuść wodę po Marcie, bo oczywiście wody nie spuściła. I potem śpi sobie dalej. Marcinie, co u ciebie? Marcin, dalej drzemie. Ale tylko Marcinie niedługo do roboty trzeba chyba się zwijać. Zaraz wam powiem kiedy. Tak, o 9:00. To wiesz ty co? To ty już sobie może wstań powoli, bo będziesz musiał jeszcze sobie zjeść i nam śniadanie ugotować. Tak, to Marcin już wstaje. Dobra, bardzo pro... Jezu, jaki tu jest syf, podaj śniadanie. Jajecznica. Mhm. Dobra, wstawaj, idź, rób nam śniadanko, bo idziesz na 9:00. O Jezu, nie idź tam na górę! Dobra, ja muszę to szybko naprawić. Usunę po prostu tutaj te duperele pierdolety. Boże, jak to się długo przełącza. No to jest niestety minus grania w Simsy na konsoli, no. Dobra, ten wazon chyba mu tu nie pasuje. To przeniesiemy sobie tu. O, od razu lepiej. A to usuniemy. Niech tylko tam noże stoją. No i teraz będzie git. No proszę, Bartosz, jakie złote dziecko. Ale weź tę książkę swoją posprzątaj, Bartoszu. Dlaczego my wszyscy jesteśmy flirciarscy? Schowaj do wyposażenia. Ej, dobra, bo wstawaj. Bo zaraz będę musiała iść do roboty. Potrzeby, głód. Jedz. Weź porcję. I zawołaj na posiłek. A Marta co robi? Aha, Marta już gra. Dobra, to idź Martusia tutaj sobie zjedz. I schowaj resztę do wyposażenia. Marcin, dlaczego ty masz taką... Chłopie, co... O Boże, dobra, nie chciałam tego widzieć. A Marcin jest nie swój. Co ci się nie podoba, Marcinie? Co byś chciał? Bolą cię plecy? O Jezu, przykro mi. Dobra. Ale piękny krawacik. Ojej.
Dobra, wytusz. Aha, Marta sobie dokładkę wzięła. Rozbawiona. Weź tą czopkę, zdejm, bo po prostu patrzeć na ciebie nie mogę. A ciekawa jestem, ile kasy przyniosą do domu, jak wrócą. I Marta śmierdzi. Czekaj, zacięty papier. O Boże. Biurowa kopiarka zepsuła się i wszyscy oczekują, że Paulina przywróci do spraw. Czy Paulina spróbuje naprawić ją sama, czy zadzwonić po serwisanta? Dobra, ej, jesteś kobietą niezależną. Weź to napraw. Zagląda do podręcznika, następnie ją otwiera i zaczyna w niej dłubać. Po kilku godzinach Paulina ma dłoń umazana tuszem, a kopiarka jest tak samo zepsuta, jak było. Pogorszenie oceny. Serio. Smutne. Dobra, Bartoszu, to ty... wiesz co, ty idź sobie... No, możesz sobie pograć na przykład. Sekrety wampirów, ustawienia bezpieczeństwa, kariera, rodzina. Co tu jest w rodzinie? Wynajmij usługi. Miej dziecko jako samotny ojciec. O Boże. Odziesz od rodziny i a wynajmij usługi. Wynajmiemy sobie tutaj panią sprzątaczkę. Proszę bardzo. Jakby co będzie na ciebie, Bartku? Gospodyni z terminarzem wizyt. No, proszę bardzo, tak. Tutaj będzie przychodziła nam pani złota rączka. Marta, błagam cię, przebierz się, ty kapciu jeden. No. Dobra, stroje. Rozbierz się do naga. Nie, tego nie chcę. Ubierz się jak człowiek, proszę cię. No, Bartek se szuka. Bartek, ty też śmierdzisz. Idź się tu wykąp. Weź gorący prysznic, a weź se gorący prysznic. A ty idź się wykąp. Bo śmierdzicie oboje. Ojej, ojej, ojej. Dobra, to co? No dobra, jesteście... Aha, dobra, myślałem, że Marcin przyniósł 61 simoleonów tylko. No to była pani pokojówka, zawstydzony. Bartoszu, nie wstydź się. No nie wstydź się, Bartoszu. No, wszystko będzie dobrze. No jaką ma smutną minkę, no zobaczcie. No spokojnie, Bartuś. No. Wszystko się ułoży. No Marta nic nie widziała. Dlaczego jesteś Marta Filierciarska w stosunku do swojego brata? To jest co najmniej creepy. Narzekania. Nie wiem co. A dlaczego Marcin jest nie swój? Aha, bo jest zmęczony. Ano, Marcinie, widzisz, ktoś musi pracować. Aha, Marcin przynosi 120 simoleonów. No nieźle, a ja jestem Filierciarska. A ile ja przyniosłam? 128, a widzisz, i 8 więcej. Dobra, Marcin, ja wiem, że jesteś zmęczony, ale ja bym prosiła, żebyś zrobił tutaj jeszcze coś tam, taką kolacyjkę na przykład dla nas. A to jest... co to jest? A, bo dobra, zawołaj na posiłek, to sobie to jeszcze zjemy. Dobra, nie ma problemu. No nie, no serio, to się już po... Weź to sprzątnij. I podaj kolację. Bewsztyk? O, proszę. Tutaj widzę, że na bogatości. Ale nie, na razie nas na to nie stać. Więc zrób nam tutaj, Marcinie, sałatkę. No dobra, ja wiem, nie krzycz. No idź szybko zrobić to ci się poprawi. No. Przecież ty lubisz gotować. Nie ma to jak wrócić po pracy i być w pracy. Ej, co? Ej, dlaczego się telewizor popsuł? Włącz aurę emocjonalną? Ej, co jest z tym telewizorem? Kto już go popsuł? Marta? Dlaczego popsułaś telewizor? Może to jakoś, nie wiem... Oglądaj kanał... romanse, wiadomości, film akcji. Chociaż romansa ty też tak trochę lubisz. Ej, dobra, jest jedzonko. Dobrze, ładnie, Marcinku, się spisałeś.
Zapraszamy wszystkich, zawołaj na posiłek. Tutaj wszyscy zapraszam, wpierdzielamy. No, oczywiście Martusia pierwsza. A gdzie ja jestem? A, już idę, dobra. No bo wszyscy głodni są, no. No proszę, pięknie sobie tutaj rodzinka je. Marcin, co ty robisz? No, se porozmawiają trochę. No idź, żrej. Dobra, Marcin, dlaczego minusik mi dałeś? Ojej. Ojej. Ojej, Marcinie. Dobra, już, 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 nie krzycz. Już, idziesz do łóżka, cicho. Już, idziesz, śpi. Ale jeszcze, wiesz co, najpierw idź się wykąp. Weź prysznic najpierw. Tak szybko idź, no. Marcinie, to ja widzę, że ty jesteś strasznie wymagający w tej rodzinie, naprawdę. Dobra, i idź śpi. Śpi. Co się dzieje? Kto ci tu dzwonił? Jakieś powiadomienie? Bartek śpi, pięknie śpi. Elegancko. Marta śpi i ja śpię. No. No to wszyscy śpią. To pierwszy dzień nie był taki zły, ej. Co to jest? Halo? Kim ty jesteś? Kim ty? Ej, kto to jest? W nocy? Serio? Nie, Marta pójdzie, bo ma najbliżej i najwięcej ma energii. Dobra, przyjazne, przyjazne powitanie. No oczywiście, goście o 12, czy tam o 1 w nocy, czemu by nie? No dzień dobry, witam. Aha, już na dzień dobry mi... No dobrze, już się dopiero co przywitali, już się nie lubią. Zainteresowania, entuzjazmu się, wampir. A to jest wampir! Wampirek! Bądź miła, Marta. Plotka. Nie. Przyjazne tutaj muszą być. No dawaj. Kici, kici. Boże, jak mnie to denerwuje. Przyjazna. Pogawędka. Sprawdź, jak się ma. Pogawędka. Poznaj. No trzeba tutaj dobrze żyć z sąsiadami, tak? No, opowiedz jakiś dowcip, no coś tamten. O Jezu, nie, nie, romantycznych nie, na razie nie. O, jest miłośnikiem muzyki, opowiedz obrzydliwy dowcip, coś w twoim stylu. Poproś o przemianę, nie. Czułość, obejmij, Boże, to jest... To się robi dziwne. Nie, zabawne. Wygłupy. Rzuć szalone spojrzenie. To bo jak on ci rzuci, to... Chyba mu się nie spodobał ten żart. Typowa Marta. Może ten dźwięk nawet był podobny. O Jezus! Gdzie on? Ej, Abba Fatima, był chłopi... Co ty robisz w naszym śmietniku? Ej, dlaczego? No widzisz, jaki dobry chłop. Przyszedł, wziął, naprawił. Swój chłop, Marta, już mam dla ciebie kandydata na męża. Dobra, idź dalej spać. Ej, co ty robisz u mnie w pokoju? Ej, no przylaz mi do pokoju i ciul. Dobra, niech się tu trochę rozgości. Będzie przyjacielem naszej rodzinki, no. Dobra. No to tak, kochani, kończymy pierwszy odcinek tej naszej rozgrywki. No jak widzicie, troszkę się tutaj już podziało. No ciekawa jestem, co tam dalej się będzie dziać.
Zobaczymy, zobacz. To poczekamy sobie z tym do weekendu, bo na razie mamy wtorek, więc tak w środku tygodnia nie bardzo. Marcina trzeba trochę podszkolić tutaj zrobienia drineczków, no bo będzie nam szastał drinkami. No i żeby goście też mieli co pić. No, no i tak to sobie wygląda na razie. O Jezu, tu na dole. A dlaczego ten Vlad Dracula, kurde, ten u mnie ciągle siedzi, no. Nie mogłeś sobie do Marcina iść? Tylko u mnie będziesz siedział i zapach trupa rozsiewał. Dobra, już się idzie chyba. No, to papatki. Trzymajcie się, cześć!